Welcome to San Andreas, I'm CJ from Grove Street, land of the heinous gangbangers. Body on tape! In Los Santos, neighbors get no sleep, even with anybody. Fold deep in the green rag with gold feet, last with the flag on a strap. That's OG. Stay in shape, hit the gym, lift the weights. Your supercut are big and buff, nice and straight. You got stats for spec, stamina, muscle, fat, and sense of feel. You get cold from big bones and cold, that's suburban zip. Victim and be back, watch your back when in rival hood. They'll test you because of your survival's good. Ducking shells at the club and bail. Jump out, bust a gun until they tuck it in jail. You got scraps, huh? The Dre is for the gangsters, homeboy. Hands is the language for the bangers, homeboy. And it's dangerous, homeboy. Get your brains moved for how you do the bangers. Hoppin' hoppers, dump them out in the block. Shake before the cops come. Listen for sirens, they don't got none. Back another lap, catch a straggler with a shotgun. Hitting them up with that Grove Street lock and a dirty slingshot, no Levi. Gincie mi idę jedna. Game over. Ja pierdolę, kurwa. Ale chujowa gra, ale nic dziwnego, w końcu ma 50 lat. Przy okazji na dobry początek programu pierwsza ciekawostka. Konsola nazywa się CJD500. Na padzie mamy przyciski CJD. Jak dla mnie litery CJD nie są tutaj przypadkowe. Przepraszamy, że długo nie pojawił się żaden odcinek, ale byłem pod wpływem uzależnienia. I taki dodatek, jako że nie widziałem jeszcze ciężarówki Coca-Coli, pokazuję ją pierwszy. Tu ciężarówka Coca-Coli w Vice City, a oto Coca-Cola w kartonie. A teraz do rzeczy, w dzisiejszym programie pokażemy pojedynek czołgu z pociągiem, pokażemy złudzenie optyczne, pokażemy, gdzie w kanionie ukrywają gokarda oraz ciekawostkę o poduszkowcu. W międzyczasie mogą się pojawić przypadkowe ciekawostki, jak ta z konsolą. Dobra, odcinek czas zacząć. Najpierw trzeba znaleźć Andreasa. O, tu jest. Andreas, ho, gdzie? Czas na ciekawostki. O, a już myślałem, że o tym wszyscy zapomnieli. To było tylko kilka miesięcy. Fajną mam furę, co nie? Może i tak, ale gdzie jest ta, co pokazywałeś się w poprzednim odcinku? Wpadła pod tramwaj. Uważaj na tramwaje w San Fierro. One atakują z zaskoczenia. Dobra, jesteśmy na miejscu, teraz tylko czekamy na Big Maca. Big Mac melduje się. Czy czołg jest w nienaruszonym stanie? Oczywiście. No i masz pierdol, nosz w dupę. No tak, i jeszcze atakują nam terytorium, mamy problem. Walić to, teraz trzeba. Kurwa, trzeba ugasić pożar, kurwa. Jeszcze raz mnie psikniecie wodę. Lepiej już spierdalajcie. Gdzie wy na jasnej cholery macie zbiornik paliwa? Dobra, strzelam w koło. Chyba mam zeza. Dobra, spadamy, bo robi się tu trochę gorąco. Kick is right there, CJ. Man, I heard a lot about your driving, man. Your boy deaf or something.
I co teraz, CJ? Teraz wpiszę cheata na czołki. Let's handle these ballers, man! A co to jest? Co to kurwa jest? Ja pierdolę, kurwa. Ale co wy odpierdalacie? This way, dudes! Big Mac ucieka i mi zaraz z tych torów. Dobra, dobra. Teraz stać tu, a ja wyczaruję czołg. Dziękuję. Spierdalaj. Andreas, wsiadasz do czołgu. Świetnie, jadę na pojedynek, w którym nie mam szans. Jeżeli chodzi o ten pojedynek, to taki sam mogę stoczyć z tramwajem. Skończy się tak samo. Każdy wie, jak się ten pojedynek skończy, ale pokazujemy, bo to wygląda zajebiście. Trochę to potrwa, więc pora na nastrojową muzykę. Deszcze niespokojne potargały sad, a my na tej wojnie ładnych parę lat do domu wrócimy, w piecu napalimy, nakarmimy psa. Przed nocą zdążymy, tylko zwyciężymy, a to ważna gra. Na niebie obłoki, po wsiach pełno bzów, gdzież ten świat daleki. Widzieliście tego koksa po prawej? Wrąbał się w terenówkę policyjną. Radziłbym mu uciekać. Pełen dobrych snów. Powrócimy wierni, my czterej pancerni, rudy i nasz pies. My czterej pancerni, powrócimy wierni po wiosennym mech. Dobra, zawracamy, może w drugą stronę załapie się na pociąg. Trochę to potrwa. Ej, Andreas pewnie już nie wróci, może pojedziemy do następnej ciekawostki. Dobry pomysł, grubasie, jednak jest z ciebie jakiś pożytek. No i pięknie, zabrali nam terytorium, jak można być tak bezczelnym i kraść nasze tereny, kiedy my robimy program. No i mi spierdolili, niech ja ich tylko znajdę. Ile można jechać? Już pewnie Andreas nas szuka, trochę to potrwa, zanim nas znajdzie. Jestem głodny. Stary, zjadłeś po drodze 20 kurczych udek, ale to było jeszcze w Las Venturas. Czekaj tu, a ja lecę pokazać ciekawostkę ze złudzeniem optycznym. Odwal się. Jak widać, te słupy są nachylone i wyglądają, jakby zaraz miały spaść, a teraz polecimy na drugą stronę.
Proszę popatrzeć na słup po lewej, wygląda jakby stał pionowo, a jak przejdziemy w prawo, to jest jeszcze pionowszy. Dobra, teraz pokażę, gdzie ukryto w kanionie Gokarta. Spierdalajcie, 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 Tutaj, mamy skocznię, zamiast skakać zjedźcie w prawo, a znajdziecie tam radio, i dwie jakby szopki. Jednym z nich jest spadochron, a w drugim nasz cel, gokart. Przy okazji fajna ciekawostka związana z tym pojazdem. Od kiedy w gokarcie jest radio? Sing my name. A teraz skok na cześć Kamila Stocha i Piotra Żyły. Rezygnuję ze skoku, gdyż prędkość była zbyt wolna i bym zleciał, a nie skoczył. A, i sorry za radar, ale zgubiłem się tak samo zresztą jak teraz. Co te psy się ode mnie odczepiły, teraz kurwa Ale urwał! Ale to było dobre! Dobra, teraz sprawdzę, czy Big Mac zaczekał na mnie. A to gnój. Dobra, znalazłem Big Maca w Clucking Bellu, w kiblu. A teraz muszę się dostać na Mount Chiliad. Ja pierdolę, ale efektowne przewrotki. Szansa na to, że po drodze się rozpierdolę wynosi 98%. Co to kurwa jest?! To chyba zamówię taksówkę. Ciągnik. Kupiłem czarny 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 ciągnik. Kupiłem czarny. No i teraz będziemy wjeżdżać na górę. Trochę to potrwa, ale zanim przewinę do momentu, kiedy docieram na szczyt, opowiem wam o tym, że ta gra jest strasznie zbugowana, a więc, gdy podróżowałem do Mount Chiliad, spotkałem dwa bugi. Po pierwsze, zanim wsiadłem do taksówki, postanowiłem polecieć samolotem, tym razem rozbiłem się na skalę. W ostatniej chwili uciekłem z samolotu i otworzyłem spadochron. Po wylądowaniu samolot zniknął. Drugi bug. To wbita w tamę ciężarówka, która też zniknęła. A tak a propos taksówkarz Tochan nie chciał wjechać do San Fierro, więc wpisałem cheata na jetpacka. Nie zgadniecie, co zobaczyłem, gdy leciałem po drodze. Andreas tu był. Potem w pewnym momencie znudziło mi się latanie jetpackiem i kupiłem ten traktor od jakiegoś wieśmana.
Dlaczego ta chatka jest oświetlona? I skąd pochodzi to światło? To są dziwne okolice. Big Mac zawsze tutaj nocą sika w gacie. A teraz wytłumaczę ciekawostkę. A więc podłużkowiec spada inaczej niż inne pojazdy. Jego lot można porównać z lotem skoczka narciarskiego. W dodatku spadając podłużkowcem, wylądujemy dalej. Co zresztą zobaczycie zaraz. Już jest zaraz i właśnie uświadomiłem sobie, że nie ma tutaj podłużkowca. Ja pierdolę, znowu muszę wpisać cheata. To już więcej niż w czasie przechodzenia gry na 100%, co mi się nigdy nie udało. You are cheater. Gdybym wiedział, skąd dochodzi ten głos, to bym temu pajacowi normalnie zajebał. A teraz czas na lot, ale wyłączę najpierw. Nie, proszę, nie zacinaj się, ja wjeżdżałem tu całą noc, dziękuję. A więc najpierw wyłączę radio. A teraz do skoku szykuje się Carl Johnson i leci niczym Adam Małysz, wysoko, daleko, ma dobrą prędkość i dobrze wyskoczył. Szykuje się rekord skoczni, ja pierdolę, kiedy on w końcu wyląduje? I wylądował pięknym telemarkiem, bijąc rekord skoczni. Sędziowie oceniają jego skok bardzo wysoko. Polak, Czech i ich Chińczyk dali 20, Rusek jest najebany i dał 25, a pierdolony Szwab dał 15, bo jest hamem. I na tym kończymy, i tak długi odcinek, za który otrzymamy ochszan od reżysera, papa. Ankieta. Czy wolicie, żeby odcinki były tak długie jak ten i rozbudowane o głównowarte wątki, czy wolicie krótkie z samymi ciekawostkami jakieś 3-4 minutowe? Odpowiedzi piszcie w komentarzach. W następnym odcinku będzie druga ankieta. Ale żeście zwalili ten odcinek, ty Big Mac, cały czas tylko żresz i żresz, no bo jestem głodny, ty nam kurczę pół budżetu wyżresz, hahaha grubas, a ty CJ nie lepszy, urodził się tu, a przez cały odcinek nie wiedział gdzie jest, zgubiłeś się z kilka razy w tym odcinku, a ty Andreas, jak można nie znaleźć pociągu na torach kolejowych? Jesteście zakałami, i za to potrącę wam z pensji. To ile dostaniemy za ten odcinek? 5 zł. O kurwa, starczy tylko na 2 hamburgery na łebka. Ja walę, z kim ja pracuję.